moi najdrożsi widzowie, i obiecany dla Was filmik na temat oczyszczania tak zwanych czakramów energetycznych. Możecie stosować ten rytuał samodzielnie, szczególnie takie osoby, które mają już pewne doświadczenie w takich pracach samodzielnych. Myślę, że świetnie sobie poradzą, a jeżeli są takie osoby, które wolą się tym nie zajmować, to macie w magicznym sklepie w kategorii rytuał oczyszczania aury wszystkich czakramów energetycznych. Czyli taki rytuał, który wykonuję ja, a Wy nic wielkiego nie musicie robić. Ale dla tych osób, które czują się na siłach, tutaj ten dosyć żmudny rytuał, ale niezwykle korzystny i szczególnie właśnie teraz w miesiącu lutym. Moi drodzy, z innego mojego filmu znacie rytuał oczyszczania aury. Jest on bardzo podobny i możecie stosować te dwa rytuały na zmianę, praktycznie najlepiej codziennie, bo takie oczyszczanie naszego pola energetycznego jest tak samo ważne jak czyszczenie zębów czy kąpiel pod prysznicem, ponieważ wszystkie te zabrudzenia, które zbierają się w ciągu dnia w naszej aurze, w naszych czakramach energetycznych, powodują takie same choroby, jak na przykład zbierające się resztki jedzenia pomiędzy naszymi ząbkami. Dlatego ten rytuał warto przeprowadzić zawsze na przykład wieczorem po kąpieli pod prysznicem i w takim momencie, gdy mamy czas dla siebie, wokół nas jest spokój i nikt nam nie przeszkadza. Na przykład przed samym snem, już leżąc w łóżku, można taki rytuał, myślę, że najlepiej przeprowadzić. Moi drodzy, ale aby nie przedłużać, zaczynajmy. Czakramy energetyczne to są takie pola, centra, w których wiruje energia. Energia, którą pobieramy jak gdyby z kosmosu, czyli ta energia tak zwana boska, ale również tutaj to jest takie miejsce, to są takie miejsca w naszym ciele energetycznym, gdzie w czasie tego wirowania wchodzą do naszego ciała również te energie negatywne. I to jest właśnie to, co najczęściej powoduje różne choroby. Choroby w naszym ciele materialnym, ponieważ to ciało energetyczne jest nierozerwalnie związane z ciałem materialnym. Czyli jeżeli są zabrudzone czakramy energetyczne, to prędzej czy później dochodzi do choroby w tym ciele fizycznym, czyli do wszelkiego rodzaju problemów trawiennych, problemów z sercem, problemów z gardłem, czy różnych innych tak zwanych chorób połączonych, gdzie poszczególne czakramy, które są odpowiedzialne za poszczególne części naszego ciała energetycznego, w odzwierciedleniu na nasze ciało materialne, one zabrudzone, na przykład kilka zabrudzonych czakramów, może wywołać różne choroby jednocześnie. Ale aby nie przedłużać, zaczynajmy. Moi drodzy, temat czakramów macie w mojej książce Kurs Magii 3, dlatego nie będę tutaj każdego czakramu omawiać, bo uważam to za zbędne. Można sobie zerknąć do tej książki, wydrukować sobie dokładnie te strony, które omawiają na przykład tylko i wyłącznie aurę i tylko i wyłącznie czakramy i wówczas z tymi wydrukami możecie pracować dalej. I teraz tak, na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Gdy pracujecie samodzielnie, to może będzie konieczna jakaś taka konsultacja, ponieważ bardzo często przy oczyszczaniu czakramów wychodzą nagle na jaw różnego rodzaju strachy, blokady, bardzo różne takie dziwne odczucia i może dojść również do pogorszenia. Jak praktycznie przy każdym rytuale oczyszczania, gdy na początku może sytuacja się pogorszyć, ponieważ
to oczyszczanie dotyka bardzo głębokich jak gdyby warstw w naszym ciele, czy energetycznym, czy fizycznym, i te różne brudy, zabrudzenia wypływają nagle na powierzchnię. Dlatego nie ma się tutaj czego bać, gdy następuje pogorszenie, to prowadzimy to oczyszczanie dalej, aż do skutku, aż te energie będą czyste. To mniej więcej można porównać na przykład do sprzątania w mieszkaniu. Wyobraźcie sobie takie mieszkanie, które przez wiele, wiele lat nie było porządkowane. Wyobrażamy sobie, ile tam jest kurzu, ile tam jest zabrudzeń, i gdy zaczynamy nagle jakąś tam szmatką ścierać jedną z szaf, to nagle ten kurz wzbija i nie możemy oddychać. I dokładnie tak samo jest to przy oczyszczaniu czakramów i przy oczyszczaniu również ciała tak zwanego materialnego. Dlatego to może mieć miejsce. Może mieć miejsce również coś takiego, że wypłyną jak gdyby nagle na powierzchnię różne takie emocje, których nie mieliśmy wcześniej. Bardzo często przy pracy z osobami, które zamówiły u mnie rytuał na przykład oczyszczania aury, oczyszczania każdego czakramu, pojawiają się bardzo takie niewytłumaczalne sytuacje, jak nagle strach przed zwierzętami, strach przed ciemnością, strach przed bankructwem, czy coś takiego. I to jest taki sygnał, że energie zaczęły działać i że to oczyszczanie jest w toku, czyli ono jest jak gdyby idzie w tym pozytywnym kierunku. Dlatego jeżeli takie pogorszenie następuje, moi drodzy, to zawsze jest to znak, że udało Wam się coś poruszyć. Jeżeli pracujecie samodzielnie i taki strach następuje, to jest to zawsze taki pozytywny moment. Należy się nim cieszyć, nie należy się niczego bać. Tylko obserwować to, co się dzieje, i kontynuować ten rytuał. Rytuał jest, na początku będzie on bardzo trudny, ponieważ to jest tak, jak Wam mówiłam, przy oczyszczaniu takiego mieszkania, w którym nie sprzątaliśmy przez wiele, wiele, wiele lat. Czyli ten początek może być trudny i może zdarzyć się tak, że na jeden czakram będziecie potrzebować kilka godzin. Może się coś takiego zdarzyć, nie musi. To jest zależne również od Waszych właściwości, od Waszego już takiego doświadczenia w pracy samodzielnej. I dlatego, jeżeli nie dacie rady w ciągu jednego wieczoru oczyścić wszystkich czakramów, to koncentrujecie się tylko na tym jednym i na przykład następnego dnia przechodzicie do następnego. I po tym pierwszym oczyszczaniu, już w tych kolejnych sesjach, już będzie Wam łatwiej, czyli już ten czas oczyszczania będzie krótszy. Moi drodzy, co jest jeszcze ważne, to to, aby zacząć od góry, czyli od najwyższego czakramu do najniższego, czyli od czakramu tak zwanej korony. Przechodzimy poniżej, 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 aż do ostatniego. Można również koncentrować się na oczyszczaniu tych czakramów takich mniejszych, jak na przykład czakramy energetyczne dłoni, stóp i tym podobnych. Ale zacznijmy teraz ten rytuał. Aby przeprowadzić ten rytuał, potrzebujecie spokoju. Na początku, już gdy będziecie bardziej zaawansowani w tej technice, tak jak codziennie na przykład myjemy zęby, już nie musimy o tym myśleć, jak te zęby umyć, to później, w późniejszym czasie, już możecie taki rytuał przeprowadzać nawet na zewnątrz, nawet w jakichś takich innych miejscach, czy nawet rozmawiając z innymi ludźmi. I co będzie się działo i co jest również bardzo ważne, to jest to, że czakramy energetyczne, one zbierają z otoczenia nie tylko tą energię boską, ale również energię miejsc. To macie również ten temat w jednej z moich książek, miejsca negatywne energetycznie, miejsca pozytywne energetycznie, że w danym miejscu, na przykład tym pozytywnym, Wy będziecie zbierać poprzez te czakramy pozytywne energie, ale na przykład w miejscu negatywnym, w którym przebywacie w ciągu dnia, będziecie zbierać te energie negatywne. Czyli na przykład w czasie wizyty w szpitalu, na dworcu, na lotnisku, wszystkie takie miejsca, gdzie jest dużo betonu, jest mało przyrody, mało natury, mało roślin,
to są zazwyczaj miejsca, gdzie jest dużo właśnie takich negatywnych emocji, negatywnych energii i one w czasie tego wibrowania waszych czakramów, one również do waszego organizmu się dostają, tego pola energetycznego, a także waszego ciała materialnego i potrafią coś blokować. Wyobraźcie sobie taką turbinkę, taką spiralę, która się kręci i nagle zanieczyszczenia wchodzą do tej spiralki i ona kręci się coraz wolniej, coraz trudniej, coraz mniej tej pozytywnej energii może przynieść dla waszego ciała i dlatego to oczyszczanie jest konieczne. I teraz tak, gdy macie już ten święty spokój, że to tak nazwę, to możecie położyć się wygodnie lub usiąść lub stać, w zależności od tego jak wolicie i rozpoczynacie rytuał. Zawsze najpierw prosimy te siły pozytywne o ochronę i nawet te osoby, które twierdzą, że nie potrzebują ochrony, zawsze prowadzimy najpierw tą rozmowę. To jest taki najprostszy rytuał ochronny lub wykonanie magicznego kręgu. Następnie rozpoczynacie ten proces pobierania światła jasnego, bardzo silnego światła, najpierw do czakramu, tego górnego, korony. Wyobrażacie sobie, że w momencie, gdy wpływa to światło pozytywne do tego czakramu, to jednocześnie coś jak gdyby pobiera z was te wszystkie energie negatywne, jak odkurzacz, po prostu odkurza wszystko to, co negatywne. I dopiero w momencie, gdy odczuwacie, że czakram ten jest pełen tej energii pozytywnej i nie ma już nic takiego ciemnego, czarnego, brudnego, co powinno zostać odkurzone, to wówczas ten czakram jest gotowy. Jeżeli pojawiają się jakieś negatywne emocje, to nadal prowadzimy ten rytuał do końca, aż do pełnego oczyszczenia. Warto również wszystko zapisać w swoim dzienniku takim magicznym czy pamiętniku, dodając oczywiście datę, godzinę i opisać te emocje, które się pojawiły, aby zająć się nimi w przyszłości. I gdy ten jeden czakram jest gotowy, przechodzimy do następnego, następnego, następnego. Tak, aż oczyścicie wszystkie czakramy energetyczne, wówczas ten rytuał jest zakończony. Na sam koniec dziękujecie również siłom tym pozytywnym za ochronę, za pomoc w tym rytuale. Jest jeszcze jedna wersja tego rytuału, którą ja osobiście polecam dla tych osób, które dopiero zaczynają, aby zanim zaczniecie ściągać to światło do waszego czakramu, przenieść się w wasze takie miejsce mocy. Czyli każdy z nas ma jakieś takie miejsce w naszym wyobrażeniu, w naszej głowie, gdzie możemy sobie to wyobrazić. Czy jest to piękny ogród, czy las, czy jest to jakieś szczególne miejsce nad rzeką, nad potokiem. To jest takie wasze miejsce mocy, w którym czujecie się bezpiecznie. Można najpierw udać się do tego miejsca i tam w tym miejscu poprosić anioły o pomoc i ochronę przy tym rytuale i będąc w tym miejscu jak gdyby myślami rozpocząć ten rytuał. I oczywiście o takich miejscach mocy z nikim nie rozmawiamy, nikomu nie opisujemy, jak one wyglądają, chyba że jest to jakaś taka wasza bardzo osoba zaufana, bardzo wiele osób z was ma takie zaufanie do mnie i opisuje takie miejsca mocy dla mnie. I jeżeli czujecie, że możecie komuś tak w 100% zaufać, to można takie miejsce opisać, ale zazwyczaj wszelkiego rodzaju znajomym, przyjaciółkom czy innym takim osobom postronnym takich miejsc nie opisujemy. Moi drodzy, i na tym kończę nasze dzisiejsze spotkanie. Jeżeli cokolwiek jest niejasne, bardzo proszę w komentarzach pod tym filmikiem lub w listach indywidualnych do mnie, a postaram się w następnym filmiku to dla was wyjaśnić. Życzę wam niezwykłego przeżycia i pozytywnego oczyszczania waszych czakramów energetycznych i starajcie się to robić bardzo często na przemian z tym rytuałem oczyszczania aury. I można je również stosować zamiennie, te rytuały, ponieważ zarówno oczyszczanie aury, jak i oczyszczanie czakramów energetycznych są bardzo, bardzo podobne i mają bardzo podobne działanie. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie magiczne. Wasza Maria Bukardi.